Siemaneczko, ja jestem Wojtek i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku w takiej serii. Nazwę wymyślił Oli, więc Oli pozdrawiam. Wojtuś montażysta, genialna nazwa. Dzisiaj kolejne efekty, dzisiaj będą efekty bardziej do teledysków. Więc co, zaczynajmy od pierwszego efektu. Dobra, zacznijmy. Ogólnie potrzebujemy tego dwóch plików. Napis, tu mam do teledysku oczywiście. I mamy tak. Zgrywamy sobie pierwszy, dobra. Dajmy te ustawienia, jakie są tego obrazu. Zmienimy sobie fragment taki dłuższy. Pozostaje nam zrobić. Teraz przyciągamy nasz tekst. Rozciągamy go sobie jak chcemy. I teraz tak, łapiemy tekścior, ustawiamy go jak chcemy. Wróćmy go sobie lekko. Ustawmy za taką mniej więcej, dobra. Teraz Ctrl-C, Ctrl-V, kopiujemy, nakładamy. Wyłączamy z widoku warstwę pod tekstem. Klikamy dwa razy w ten, na górną warstwę, w górny plik, w górną ścieżkę tego wideo. Klikamy Chroma Key. Bierzemy sobie tutaj ten próbnik i zaznaczamy, jak ma nam wyciąć. Jak widzicie, wycięło nam tak, nawet ładnie. I do tego efektu od razu tłumaczę, jak to, żeby ten efekt był jak najbardziej efektywny. To najlepiej nagrać to na świeżym powietrzu, w zimę to tak ciężej, ale jak jest niebieskie, powiedzmy, no jest ładna pogoda, widać niebo, niebo jest bardzo niebieskie i na właśnie tle takich lasów czy coś, to akurat byliśmy chyba na wrzosowisku, z tego co pamiętam, to niebo jest idealne do wycięcia. I teraz wyłączamy, tutaj widać i widzicie, jak teraz ten napis jest? No właśnie, chcecie przestawić tekst, musicie wyłączyć tą warstwę. Jeszcze raz, dobra. I nałożymy jeszcze tylko oczywiście ten efekt bujania się i glitcha. I efekt prezentuje się tak. Jak widzicie, zanika. Nawet bardzo widać, że ładnie ten tekst ten to znika za drzewami. Lekko się buja. Jak dla mnie efekt bardzo fajny. Prosty do wykonania. Widzicie, to jest raptem ta roboty. Jak nie więcej. Przejdźmy do następnego. Następny efekt będzie też dość prosty, z użyciem też chroma key. I teraz tak, zacznijmy może, włączamy tą warstwę, mamy warstwę, gdzie jest Krzysiek, nakładamy chromatic, teraz oczywiście znowu dajemy chroma key i zaznaczamy tą oto, i klikamy to po prostu w ten żółty, ten zachód słońca. Można powiedzieć, że kolejny efekt gotowy, bardzo szybki, to jest naprawdę, to jest chwila, te efekty są bardzo proste, a jak dla mnie bardzo fajnie wyglądają i te efekty, które wam pokazuję, są wykorzystywane w klipach Krzyśka, nie tylko Krzyśka. Dobra, następny efekt. Następny efekt wymaga od nas jednego pliku, ale troszkę więcej kombinowania. Zgrywamy sobie nasz plik, dobra. I teraz najważniejsze, kopiujemy sobie warstwę, czyli no, kopiujemy ten. I pierwszą warstwę, wchodzimy w pierwszą warstwę, transform, odwracamy, a drugą i teraz tak, bierzemy blending mode i dajemy multiply, mniej więcej ten efekt wygląda teraz tak. I to jest prawie gotowe i wtedy na przykład dajemy sobie jeszcze, nakładamy chromatic, ale zmniejszamy alfę do jakieś 25, żeby i teraz na przykład bierzemy tekst. Default type. Dobra, i bierzemy zwykły tekstur. Dobra, klikamy dwa razy, bierzemy animation. Dobra, dajemy animację boom. I teraz musimy jeszcze tylko tekst dać na sam dół. Nie wiem, powiedzmy, dajmy sobie, pocznijmy ten tekst tak mniej więcej. Pokażę wam przykładowo, jakby ten tekst wtedy wyglądał. I możecie wtedy jeszcze tylko pokombinować z tekstem, zmienić ciąg, znaczy z tekstem to wiecie, tutaj możecie pokombinować z tekstem, wrzucić, nie wiem, inną czcionkę, zmniejszyć trochę. Dobra, to by było na tyle z tych efektów. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jak wymyślę parę nowych efektów, które mogą się przydać nie do teledysku, ale na przykład do montowania filmików na YouTubie czy coś, to wam zrobię taki odcinek. Ja się z wami żegnam. Do następnego. A, wbijajcie na mojego Instagrama, niedługo nowa fota. Albo już jest. Trzymajcie się. Cześć.